stosunek cen do zarobków tutaj jest na pewno lepszy, co do tego nie mam wątpliwości. I za ten sam koszyk zakupów zapłaciliśmy w UK 36 funtów, a w Polsce zapłaciliśmy 30 funtów. Banany to jest 73 pensy, ale za 95 pensów można kupić jabłka. One są całkiem dobre, czyli to jest jakieś 4,60, 4,70. Natomiast pensja netto, czyli to, co dostajemy na rękę w Polsce, to jest kwota 2061,67 zł. Minimalna pensja netto w Szkocji w roku 2021 to jest 980 funtów. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Witam Was w ten mroźny poranek, ponieważ jest Szkocja, jest Edynburg, jest 3 stopnie Celsjusza, jest 8 rano, ale jest fajne powietrze, fajnie się oddycha, także odprowadziłem synka do szkoły, wybrałem się na spacer i chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat cen w Polsce i cen w Szkocji, to znaczy zrobić takie porównanie, na ile może sobie pozwolić Polak, zarabiając, powiedzmy, no taką gwarantowaną przez rząd, najniższą stawkę mając, i na ile może sobie pozwolić Szkot, czy ktokolwiek inny pracujący w Szkocji, również zarabiając najmniej, czyli mając taką najniższą stawkę. Zasypałem się. Mimo wszystko, że zimno, to duszno. I słuchajcie, i wezmę tu pod uwagę tylko artykuły spożywcze i tak zwaną chemię, ponieważ no to są rzeczy, które są nam niezbędne do życia. Natomiast nie będę tutaj brał pod uwagę żadnych używek, żadnych przyjemności dodatkowych, takich jak, nie wiem, wyjście na piwo z kolegą, czy na drinka z koleżanką. Więc porównam takie podstawowe artykuły, jak chleb, masło, woda, nie wiem, kawa, herbata, jajka, sami rozumiecie. I zobaczymy, tak mniej więcej, uśrednimy to, po prostu bardzo to uśrednimy, te ceny ze sklepów też będą oczywiście uśrednione, czyli biorę pod uwagę nie najniższe ceny i nie najwyższe, mniej więcej takie średnie, jakie możecie spotkać w sklepach typu Lidl, czy tam Biedronka w Polsce, czy tutaj też Tesco, Aldi, więc biorę uśrednione ceny. No i oczywiście nie będę tam wyliczał, nie, ile tych jajek ktoś zje w miesiącu, czy ile tych chlebów ktoś zje w miesiącu, tylko po prostu pokażę po prostu, zrobię takie przykładowe zakupy, takie jakby przeciętny, powiedzmy, człowiek robił, czyli jakiś tam chleb, jajka, jabłka, mleko, masło. Zobaczymy, ile to kosztuje tutaj, zobaczymy, ile to kosztuje w Polsce i zobaczymy, jaki procent, takie przeciętne zakupy, jaki procent z całego wynagrodzenia stanowią takie przeciętne zakupy. Także będziecie mieli porównanie mniej więcej takie procentowe i również zobaczymy, czy ceny produktów spożywczych, chemicznych w Polsce, czy czasem nie zbliżają się do cen tutaj w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek w Europie Zachodniej, bo doszły mnie słuchy i nie tylko słuchy, ale mam też informacje sprawdzone, że niektóre ceny produktów spożywczych w Polsce, czy tam chemicznych, już osiągnęły poziom cen na przykład z Wielkiej Brytanii, więc zobaczymy, jak to wygląda. Także zapraszam Was już teraz, już nie nudzę, już nie rozgaduję się, zapraszam Was do filmu. Banany to jest 73 pensy, czyli to będzie około 3,60, 3,70, niecałe 4 zł. Pomarańcze przykładowo. Tutaj widzicie, są po 1,50 funta, po 2 funty, tak, po 1,50 funta, czyli jakieś 7,50, 7,80, jeśli chodzi o złote. Teraz zobaczymy jakieś jabłka. No wiadomo, że jabłka są w różnej cenie, w zależności od tego, jakie wybierzecie. Ale za 95 pensów można kupić jabłka. One są całkiem dobre, czyli to jest jakieś 4,60, 4,70. Masełko, takie podstawowe masło, które my często kupujemy, kosztuje tutaj 1,48 funta. 1,48 funta, czyli jakieś 7,50, 7,60, coś w tym rodzaju. Wygląda sytuacja z mlekami. Przykładowo, mleko, taka duża butelka, tu jest,
2,2 litra, prawie 2,3 litra i ono kosztuje, moi drodzy, 1,60 funta, czyli jakieś 8, no może 8,50 za prawie 3 litry mleka, 8,50. Ser żółty, powiedzmy tutaj taki cheddar, tutaj jest tego sera, zaraz wam powiem, 10 kawałków, bo jest pokrojony, 250 gramów i kosztuje 1,75 funta, czyli 250 gramów żółtego sera, 1,75 funta, czyli jakieś 9 zł, może 9,20. Teraz może jakaś wędlina, tutaj jest taka szynka składająca się z 6 kawałków, jest tutaj 125 gramów i ona kosztuje 1,60 funta, czyli jakieś 8 zł za 125 gramów szynki. Teraz zobaczymy pierś z kurczaka. No i tutaj będzie już na pewno drogo, bo pierś z kurczaka w Wielkiej Brytanii jest droga. Zobaczcie tutaj, pierś z kurczaka jest tutaj, zaraz wam powiem ile, jest tutaj 650 gramów pierś z kurczaka, 650 gramów za 3,65, czyli 3,65, jak to szybko liczę, no to będzie niecałe 20 zł za 650 gramów, no zgadza się, bo kilogram kurczaka kosztuje tutaj w okolicach 40 zł, tak jakby przeliczać na złotówki, więc kurczak jest tutaj bardzo drogi. Przypominam, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii, więc te ceny nie powinno się tak przeliczać, ale ja chcę po prostu porównać, tak jak mówiłem na początku, do polskich cen. No, stosunek cen do zarobków tutaj jest na pewno lepszy, co do tego nie mam wątpliwości, nawet po podwyżkach. Natomiast próbuję właśnie to, może nie tyle co wykazać, tylko chcę sprawdzić, czy ceny w Polsce już nie zbliżają się czasem do cen brytyjskich, a zarobki nadal są kilkakrotnie niższe. Także sprawdzamy to. Moi drodzy, teraz kolejna rzecz. Sprawdzimy teraz ziemniaczki. Tutaj mamy takie, no teoretycznie młode ziemniaki, no bo już jest raczej za późno, żeby mówić, że młode ziemniaki, no ale oni twierdzą, że to są młode ziemniaki. Kilogram tych ziemniaków kosztuje funt, czyli 5 zł kilogram młodych ziemniaków kosztuje. Mniej więcej, to tak się mniej więcej kalkuluje w takich cenach. Może zobaczmy na przykład taki brokuł. Taki zapakowany brokuł. No ile taki brokuł waży? No tutaj jest 375 gramów. Taki zapakowany brokuł kosztuje 49 pensów, czyli powiedzmy 2,50. Przykładowo słynny majonez kielecki, 1,40 funta, czyli w okolicach 7 zł. Taka krajanka makaronowa, jajeczna, lubella, 80 pensów, czyli 4 zł. Co tam dalej? Musztarda z prymatu, 60 pensów, czyli 3 zł. No nie wiem, tu bułka tarta, 75 pensów lub funta, jeżeli nie masz specjalnej karty. Zobaczmy tutaj jakieś ogórki kiszone, tutaj na przykład ogórki kiszone, 1,65 funta, czyli około 9 zł. Nawet takie podstawowe rzeczy jak paluszki klasyczne Laikonika, te duże, to duże opakowanie, 90 pensów, czyli jakieś 4,50, 4,70. No tutaj takie miękkie bułeczki, to są takie w sumie tradycyjne brytyjskie bułeczki. Oni to nazywają morning rolls, 35 pensów za taką bułeczkę, czyli to jest jakieś 1,70 funta powiedzmy za jedną bułeczkę. No to jest dużo, jakbyśmy przeliczali na złotówki, ale do tutejszych zarobków jest to bardzo mało, to jest bardzo tania bułka. Teraz zobaczmy jakiś chlebek, przykładowo tu jest taki razowy chlebek, on kosztuje 95 pensów, czyli powiedzmy około 5 zł, ma 400 gramów wagi. I tak mniej więcej się kształtują chleby. W okolicach funta powiedzmy za taki półkilogramowy chleb jest. Czyli akurat z tego co się orientuję, to chleb jest w tej samej cenie co w Polsce. A zobaczmy może teraz jakąś chemię, nie jakieś chemiczne rzeczy. No tutaj widzicie taki fejry, który też w Polsce prawdopodobnie jest. On tutaj kosztuje funt 5, nie to, sorry, to jest mały, duży kosztuje funt 50. Funt 50 kosztuje duży fejry, czyli ten 820 ml. Funt 50, czyli niecałe 8 zł.
Zobaczmy jakieś może, nie wiem, płyn do pukania, prania Lenor za 2 funty, czyli 10 zł za Lenor, taki na 34 prania. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy jeszcze coś dalej. Może jakieś proszki zobaczymy teraz. O, zobaczmy jakieś proszki. Tutaj widzicie duży persil na 60 prań za 8 funtów, czyli 40 zł. Mały persil 37 prań za 5 funtów, czyli jakieś 25 zł. Oczywiście, no tak jak mówiłem, no te ceny tutaj nadal będą wyższe, jeżeli będziemy tak przeliczać, ale tak wielokrotnie już słyszałem, że ceny polskie pomału mają taką tendencję zbliżania się do cen na przykład brytyjskich i za chwilę pogadam trochę o cenach, jakie są w polskich sklepach, ponieważ zdobyłem sporo informacji od rodziny znajomych z Polski i ja już wiem, że dużo cen polskich już się zbliżyło do cen brytyjskich lub już nawet są takie same jak ceny brytyjskie. Natomiast no, już teraz też wiem, że na pewno ten stosunek, tak jak mówiłem, cen do zarobków czy zarobków do cen jest tutaj nadal dużo lepszy, a w momencie, kiedy te ceny polskie zbliżają się coraz bardziej i coraz więcej produktów zbliża się do cen brytyjskich, no to jest ten stosunek jeszcze na korzyść przykładowo, no nie tylko Wielkiej Brytanii, ale krajów zachodnich jest coraz lepszy. Kolejna rzecz, teraz przykładowo takie tabletki na alergię. To jest cetryzyna, jeżeli ktoś jest alergikiem, to wie, o czym mówię. 14 tabletek za 5,50, czyli za jakieś 28 zł, 14 tabletek. Może to jeszcze kogoś zainteresuje. Jedzenie dla kota, my zawsze kupujemy szebę. No to tu jest 6 saszetek po 50 gramów i płacimy za nie funt 65, czyli powiedzmy te 8-9 zł za takie jedno opakowanie. A wezmę więcej tych opakowań, bo no niestety mój kot to bardzo lubi. Niestety mówię, bo to nie jest najtańsza karma, ale no niestety mój kot ma niestety wrażliwy żołądek i musi jeść jak panicz. No dobra, no to teraz pogadamy sobie troszkę o cenach, jakich są w Polsce i zaraz zobaczymy, jaki ten stosunek jest i zobaczymy, ile spośród tych cen zbliżyło się do cen z krajów Europy Zachodniej czy tam Wielkiej Brytanii też. No, także zapraszam na dalszą część filmu. Okej, w nagraniu filmowym mówiłem o uśrednionych cenach w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Szkocji. I tak jak mówię, są to ceny uśrednione, no bo wiadomo, gdzieś tam widzieliście powiedzmy masło, nie wiem, za funta, a w innym miejscu za funt 50, a w innym jeszcze za funt 70. I ja po prostu wyciągam tylko średnią. Podaję takie ceny uśrednione, no typowe po prostu matematyczne. Dodawanie i później dzielenie, czyli wyciąganie tej średniej. Tak samo w przypadku teraz cen polskich też będzie to wartość uśredniona, czyli jeżeli ja powiedzmy powiem, że masło kosztuje dajmy na to 5 zł, to znaczy, że jest to średnia cena, jaką można w Polsce spotkać za masło, czyli wy mogliście widzieć gdzieś za 7 zł masło, a w innym miejscu to samo masło za 4 zł. To taki przykład po prostu. Także proszę, żebyście sobie wzięli to pod uwagę, że ja podaję ceny uśrednione, bo no nie chciałbym być źle zrozumiany, żeby ktoś później pisał, że ja mówię bzdury, bo on widział masło w innej cenie. Czyli jeszcze raz powtarzam, to są ceny uśrednione, całkowicie uśrednione. No więc zaczynamy. Teraz powiem o cenach, jakie są w Polsce, te właśnie ceny uśrednione. Kilogram bananów waha się w okolicach 4 do 5 zł. Kilogram jabłek w Polsce to okolice 3 do 4 zł. Pomarańcze to jest średnio 3,50. Masło to średnio 6,50. Mleko to między 3,50 a 4 zł za takie duże mleko właśnie dwulitrowe, o które ja pokazałem w materiale filmowym. Ser żółty, mam na myśli również tą wagę sera żółtego, którą ja pokazywałem w filmie, czyli tam było 6 kawałków i tam było 125 gramów, więc w Polsce to waha się w okolicach 3 do 4 zł i to jest cena średnia. 125 gramów wędliny, takiej wędliny, którą ja pokazywałem w materiale filmowym, czyli jakaś taka wędlina typu szynka, tam 125 gramów wędliny, w Polsce to jest w okolicach 3,50 zł. Jajka teraz. Te jajka, które ja pokazywałem za 1,5 funta, to było 6 jajek,
W Polsce to jest w okolicach 7 zł za 6 jajek. Pierś z kurczaka. No, cena piersi z kurczaka jest w dość szerokim zakresie, bo można kupić w Polsce nawet i za 10 zł, a można kupić za ponad 20 zł. Tak samo jest zresztą tutaj w Wielkiej Brytanii. Ale ja osobiście tych najtańszych nie kupuję nigdy, bo szczerze mówiąc, no nie dałbym tego ani sobie, ani dziecku, ani nikomu bym nie dał takiej taniej piersi z kurczaka, która ma popielaty kolor i w ogóle nawet nie leżała koło kurczaka. Więc średnio pierś z kurczaka w Polsce to w okolicach 12-14 zł. Ziemniaki. Te ziemniaki, które ja pokazywałem, to jest kilogram ziemniaków, w Polsce to jest okolice 3 zł. Majonez kielecki, Polska 6 zł. Musztarda, okolice 1,5 zł. Makaron, ten, który pokazywałem, Polska to okolice 3,50. Chleb średnio 4 zł. Jedna bułeczka średnio 50 groszy. Brokuły średnio 3,50 zł. Płyn Lenor, ten do pukania prania, to w okolicach 8 zł w Polsce. Ogórki kiszone, taki duży słoik, jaki pokazywałem w materiale filmowym, to są okolice 5 zł. Płyn Fejry, ten duży, to okolice 10 zł. Czyli tu w tym momencie w Polsce płyn Fejry jest znacznie droższy, bo przypominam, że w Wielkiej Brytanii to jest 1,5 zł, czyli to jest jakieś 7-8 zł, a tutaj 10 zł średnio w Polsce. No i zmierzamy teraz już do końca. Proszek do prania, ten właśnie, który ja pokazywałem, proszek do prania, taki na 65 prań. Wielka Brytania to jakieś 8 funtów, czyli 40 zł, Polska to jakieś 60 zł średnio. Także jeszcze raz powtarzam, to są ceny uśrednione, to nie są ceny takie, jak widzicie na co dzień w sklepach, bo w jednym sklepie zobaczycie wyższą, w innym niższą. To są średnie ceny na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 15 października 2021 roku. Średnie ceny w Polsce, a wcześniej w materiale filmowym średnie ceny w Szkocji. W Szkocji, podkreślam, nie w Anglii, tylko w Szkocji, bo te ceny mogą być różne, tak? Natomiast teraz przejdę do podsumowania i zobaczymy, ile taki właśnie koszyk zakupów składający się z tych produktów spożywczych i chemicznych, ile taki koszyk zakupów by kosztował w Wielkiej Brytanii, a ile kosztuje taki koszyk zakupów w Polsce. I zrobię później takie procentowe porównanie, czyli taką relację pełnej ceny za te zakupy w stosunku do średniego wynagrodzenia, nawet nie średniego wynagrodzenia, tylko najniższego wynagrodzenia zarówno w Polsce, jak i w Szkocji. Na niższe wynagrodzenie mam na myśli to, które jest gwarantowane przez rząd, pracując na pełnym etacie, czyli średnio 160 godzin w miesiącu. Po zapłaceniu podatku, ubezpieczenia, czyli to wynagrodzenie, które dostajecie po prostu na rękę. Najniższe wynagrodzenie, jakie można w Polsce dostać na rękę za pełny etat i najniższe wynagrodzenie, jakie można dostać w Szkocji na rękę na pełnym etacie. Dobra, teraz przejdę już do podsumowania, to już będziemy się zbliżać do końca. Słuchajcie, i teraz tak przeliczyłem, to był właśnie przykładowy koszyk zakupów, uwzględniając ceny uśrednione. I za te same zakupy w Wielkiej Brytanii wydaliśmy 36 funtów i 43 pensy. Natomiast w Polsce za te zakupy wydaliśmy 152 zł i 50 groszy. Czyli nawet wszystko przeliczając na funty teraz, no to w UK wydaliśmy, tak jak wspomniałem, 36 funtów i 43 pensy, natomiast w Polsce wydaliśmy 30 funtów. I już w tym momencie, biorąc pod uwagę, że w Polsce ta minimalna chyba stawka godzinowa to jest w okolicach 18 zł, czyli w okolicach, jak szybko policzę, 3 funty 50, tak, 3 funty 50, no to minimalna stawka godzinowa w Wielkiej Brytanii to jest 8 funtów i 91 pensów, czyli prawie 3 razy więcej. I teraz tak, teraz podchodzimy do cen.
do zarobków, przepraszam. Minimalna pensja brutto w Polsce w 2021 roku wynosi 2800 zł, tak w zaokrągleniu. Natomiast pensja netto, czyli to, co dostajemy na rękę w Polsce, po odliczeniu składek i podatków, pensja netto średnio minimalna to jest kwota 2061,67 zł. Czyli jeszcze raz, minimalna pensja netto teraz, minimalna pensja netto, czyli to, co na rękę dostajemy za pełny etat, czyli te 160 godzin w miesiącu, to jest 2061 zł, powiedzmy 2100 zł. Jak mieszkacie w Polsce, to możecie to zdementować bądź potwierdzić, no ale to są dane z Urzędu Statystycznego. I teraz tak, minimalna pensja netto w Szkocji w roku 2021, przypominam, że stawka godzinowa w Szkocji to jest 8 funtów i 91 pensów, czyli prawie 9 funtów, czyli prawie 45 zł, a w Polsce jest to 18 zł, przypominam. To minimalna pensja netto, czyli to, co na rękę dostaje pracownik, no pracujący tutaj na pełnym etacie w Szkocji, to jest 980 funtów. 980 funtów przy dzisiejszym kursie funta to jest 5000 zł. I teraz bierzemy tą właśnie relację procentową tych jednorazowych zakupów w stosunku do zarobków. I tak, jeśli w Polsce zarobimy minimalne wynagrodzenie, czyli te 2100 zł na rękę, to te zakupy, o których jak wspomniałem, będą stanowić 7,4% z wynagrodzenia. Natomiast jeżeli zarobimy w Szkocji minimalne wynagrodzenie, czyli 980 funtów na rękę, to te same zakupy będą stanowić 3,7%. Czyli już tutaj widać, że ta relacja zakupów, cen za produkty w stosunku do wynagrodzenia jest dwukrotnie lepsza na korzyść Szkocji, bo w Polsce mamy tą relację 7,4%, tutaj mamy 3,7%. Czyli jasno nam to pokazuje. Generalnie ta różnica w ogóle pomiędzy tymi zakupami, ja tutaj przypominam, że wziąłem pod uwagę takie uśrednione ceny, to są ceny właśnie z całej Polski uśrednione i za ten sam koszyk zakupów zapłaciliśmy w UK 36 funtów, a w Polsce zapłaciliśmy 30 funtów, czyli tylko 6 funtów taniej. 6 funtów taniej, a przypominam, że wynagrodzenie w Polsce jest 3 razy niższe praktycznie niż w Wielkiej Brytanii, więc sami widzicie, jak ta relacja wygląda i sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ceny w Polsce zbliżają się do cen brytyjskich, bo moim zdaniem część cen jest już takich samych, niektóre ceny jak w przypadku chemii są wyższe w Polsce, niektóre ceny są oczywiście niższe w Polsce, ale średnio ceny w Polsce są niższe tak średnio, uśredniając, patrząc na ten koszyk zakupów, są tylko 20% niższe niż w Polsce, a zarobki są niższe o trzykrotnie. Zarobki są trzykrotnie niższe, a ceny są niższe tylko 20%. Więc no, myślę, że to obrazuje tą sytuację całą. No, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i obejrzenie. Ten film nie miał na celu nikomu dawać żadnej porady emigracyjnej, finansowej czy jakiejkolwiek. Ten film to jest tylko po prostu poglądowy, żeby pokazać, jak wygląda sytuacja zarobków oraz cen w Polsce i w Szkocji. Takie porównanie, ponieważ naszych rodaków jest tutaj dużo w Polsce i w ogóle jest bardzo dużo na wyspach, więc być może część osób jest zainteresowana, jak te ceny w Polsce wyglądają na dzień dzisiejszy. A na pewno jest część osób tym zainteresowana, ponieważ dużo osób wróciło do Polski z emigracji, część osób z powrotem wraca do UK, bo cytuję, nie mogą tam wytrzymać nawet miesiąca, część osób jest nadal zainteresowana wyjazdem do Polski, więc jak jesteście zainteresowani powrotem do Polski, no to warto by było poznać, jak wygląda właśnie ta cała polityka cenowa w Polsce. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie, zapraszam na następny film.